Dzień dobry moi drodzy, środa 17 lipiec. Robiliśmy rano próbę w rzepaku, bo jeszcze mamy 15 hektarów rzepaku do skoszenia, ale rzepak ma 14 i na razie zrobimy próbę ze stołem do rzepaku tutaj na pszenicy. Tutaj mamy akurat magazyny naprzeciwko, także na razie zrobimy próbę, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. I już tutaj Rafał jest, header ma zaczepiony, na razie mówię, tak ze stołem do rzepaku zrobimy w ogóle próbę, czy jak to będzie wyglądało, bo wczoraj trochę popadało. Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie. Jak się okaże, że będzie pszenica miała odpowiednią wilgotność, to po prostu ściągamy stół do rzepaku i będziemy kosić pszenicę. Mówię, żeby nie ten wczorajszy deszcz, to może by się ten rzepak zakończyło, stół ściągnęło. No a tak, na razie zrobimy próbę ze stołem do rzepaku. Zobaczymy, mam nadzieję, że to jakoś pójdzie. Bo szkoda ściągać, a czasami się okaże, że tak i tak jest mokro. I robimy próbę. Jakoś to idzie kosić, bo to widła do przodu. Jedziemy, zrobimy próbę i będzie wszystko wiadomo. Wysypujemy teraz na przyczepę. No wiecie jak to jest, przez kombajn wszystko przeleci, to będzie dopiero właściwy, miarodajny pomiar, jeśli chodzi o wilgotność. Niby się strasznie kurzyło i wyszło 16, także no niestety, ale na żniwa jeszcze trzeba trochę zaczekać.
może jutro spróbujemy kosić.